Manko, siemanko, z tej strony wasz Władca Monet, kanał Krypto Królestwo. Słuchajcie, to już drugi raz kiedy podchodzę do tego, ponieważ generalnie nie chciało coś tu działać. Ale tak, słowem wstępu generalnie witam was wszystkich serdecznie. To co chciałem wam na dzisiaj, to co mam dla was na dzisiaj przygotowane, jest to gierka oparta na Play to Earn na Aptosie. Będzie to scroll i na pewno będą generalnie jakieś takie, że tak powiem, badże na debanku, czyli takie drobnostki, nie? Ale zacznijmy od tego. Jest to gierka, nazywa się Play Aptos Arena. Tutaj nie potrzebujemy dużego wkładu, bo to jest wkład na poziomie 0.02 Aptosa. Jest to element z tego, co widzę, jakby powrotu Aptosa może być do świata żywych, bo zauważyłem, że zaczynają coś z tym robić. Czy fajnie? No nie wiem, ja nie jestem załadowany w Aptosa, miałem Aptosa, tylko sprzedałem, nie wiem po jakim czasie, ale chyba pamiętam, bo miesiąc po airdropie go zrzuciłem, kiedy cena jeszcze była spoko, z tego co pamiętam. Ogólnie Play Aptos Arena generalnie pozyskała 3 miliony dolarów i otrzymała grant od Aptosa, także jest to fajny sygnał. No tak jak macie tutaj na Twitchie napisane, ja troszeczkę was się zalałem na Twitchie. Właśnie na Twitterze, a dokładnie na X-ie, no ale na Twitterze. Zasady gry, tak jak macie to opisane u mnie na Twitterze, dokładnie na Twitchie, który wrzuciłem. Opłata za wejście to jest 0.02 Aptosa, każda eliminacja przynosi ci 0.018. Gierka nie jest jakaś wybitnie trudna, ale ogólnie jestem strasznym drewnem, jeżeli chodzi o takie gry. No bo jestem drewnem, jakby... No, jestem drewnem, tak jak to opisałem, no niestety jestem. Są gierki, które jakby sprawiają przyjemność i są prostsze, są gierki, które nie są prostsze dla nas, ale jeżeli ktoś jest ogarnięty, a sam znam kilka osób, które fajnie ogarniają tego typu gry, to myślę, że jest to fajna opcja na to, żeby sobie zarobić. Nie mówię, że to będą jakieś potężne zarobki, bo po Twitterze już latają informacje, że tu ludzie zarabiają 300 dolarów. Ja uważam, że to jest farmazon. No dobra, z jednej strony na pewno ktoś się znajdzie, kto wykręci tutaj fajną sumę, no ale z drugiej strony nie przesadzajmy jakby, nie? A więc to co nam będzie potrzebne, tak naprawdę, to jest Petra Wallet. Ja mam takie drobniaczki na to, że wam przynajmniej jeden mecz pokazać. No tak jak tu widzicie, mamy tutaj Petra Wallet, to jest ten gameplay, zobaczycie u mnie. Dobra, ruszajmy, że tu szkoda czasu. Tu sobie włączymy wyciszenie strony, żeby nam się tu grało przyjemniej. Ja już podłączyłem tu wcześniej Wallet, także, bo tu będziemy mieli Connect Wallet, także łączymy się z Petrą. Akceptujemy raz, drugi. I wchodzimy. Ja tutaj powinno być jeszcze potwierdzenie z boletu na to, że po prostu zabierze nam 0.02. Nie dziwcie się, będzie wam mówiło tak jak mi to mówi, bo po prostu trzeba trochę poczekać, tak? Ja też myślałem, że te ścinki są aż tak potężne, nie są, ale na pewno są. Jeżeli uważam, że chodzi o czas oczekiwania, to no trochę dziwnie to wygląda, nie? To już Spartadex szybciej działa, a myślałem, że Spartadex trochę muli, nie? Ale to już ten. Chodzi mi o mulenie, jeśli chodzi o połączenie się jakby, nie? Samym walletem, mamy opcję paint, czy masz maintain, tak? Powiedzmy za chwilkę powinno nam wyskoczyć. Dosłownie. Dodatkowo sprawdzałem sobie przed samym nagrywaniem, tutaj tak powiem, tego filmiku odnośnie Aptos Areny, jak Aptos w tym momencie sobie radzi. Z tego co widziałem w ciągu ostatnich 7 dni 22%, w ciągu ostatnich 14 dni 14%. Myślę, że jest to spoko opcja, więc opcja, jeśli chodzi o Aptosa. Zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. Daję na prób w każdym razie. I tu powinno być po zaakceptowaniu, że tak powiem, naszej transakcji. O, mamy mapkę. Mam nadzieję, że to mnie nie będzie przycinać. I ruszamy, nie? To, co mogę wam powiedzieć, to uważajcie na jakieś skrzynie, bo one robią potężny damage. Ja już kilka razy przez to przegrałem. Tutaj, na to czym gdzie na tutaj generalnie. O, jest skrzynia. No się gościu. Aha, fajnie. No to jest. A na szczęście tu pistolet jest akurat słabsze. Zapisałem się, zagramy jeszcze drugiego mecza na szybko. Tak, żeby może pokazać wam jak zgarnąć broń. Ogólnie całe kontrolsy podopierają się na tym, że spacją macie crawling, czyli robić takiego, jak to się mówiło, chyba krecika. Czyli no, turlanie się do przodu, bądź w kierunek, który wskażecie. Q, bądź przycisk E, jest to generalnie przełączanie się pomiędzy bronią. I to w sumie tyle tak naprawdę. No jak kończy się wam amunicja, no to musicie zebrać amunicję. Myślę, że totalny banał. I tyle, tak?
nic bardziej skomplikowanego. Mówię, na polskim Twitterze, z tego co widziałem, to chyba tylko jedna osoba to wrzuciła, spod bandery kryptoekipy. Na razie mówię, jest cicho. Raczej, ja uważam, to raczej jest tak, jak masz zajawkę, nie wiem, siedzisz chory w domu, tak jak ja siedzę teraz chory w domu i nudzić się, to możesz się bawić. Ale mówić, no fajnie by było, żeby się bawić się ktoś, kto uważa, że jednak to ogarnia tego typu gry. Jeżeli nie ogarniasz, może zawsze spróbować, może powiedzieć się lepiej, ale jednak no widzicie tutaj skill grę rolę, nie? Trzeba ogarnąć sobie taką gierkę i po prostu grać. Żeby wygrać, trzeba grać, cytując tutaj, że tak powiem, nasz totolotek. Jedno z większych, tak powiem, skamów, jakie jest. No ale to jest moje zdanie wypadku. No, dawaj, Marku, tylko uciekaj. Nie jest potrzebny. Tam ziomeczek w ogóle HP nigdy nie ma. Tarcza została. To jest najgorsza rzeźnia. O, właśnie, no i widzicie, tak to jest. No bomba za bombą. Shotguna miał i tyle. Dobra. Nie radzę, żebym chodził dalej, to raczej generalnie piszę tylko pogram po nagrywkach. Tak to prezentuję, z pewnym jestem, to mówiłem. Jest szansa, żeby to ogarnąć, tylko mówię, no... No i nie patrzę, na rozdzielkę, jak on się wyszło, nie? Dobra, to jest już tyle, jeśli chodzi o Aptos Arenę. Gra jest oczywiście wypłacalna, więc tutaj nie ma żadnego problemu. To, co jest następne, co chciałbym wam pokazać, to jest, dajcie sekundkę, z tego co pamiętam. A, wejdziemy sobie tu w Pioruna. To jest to, co Piorun przygotował. Ja się posłużyłem, że tak powiem, jego tutaj, można powiedzieć, wartością, jak to się mówi, intelektualną. Pozdrawiam serdecznie Piorun, jeżeli kiedykolwiek będziesz to oglądał. Ja na razie jestem za mały, więc raczej wątpię to, żebyś na mnie trafił. Ale jest. Tu jest, chodzi o listę projektów na platformie Debank, gdzie możemy sobie, powiedzmy, wymintować badże za 30 dni. Powiedzmy, tu mamy Metaverse SG. Tu mamy Old Friend Gearbox Protocol. Cały polega na tym, że wchodzimy tutaj na stronę debanku. Mam nadzieję, że każdy z was ją ma. Znaczy jest to banalne, no bo tutaj tak naprawdę jest kwestia połączenia portfela i wydania zgody. Dajemy follow. Widzicie, ja tutaj nie zrobiłem akurat tego z tej strony, bo on wrzucał tam chyba 30, czy nie 13 jakichś innych. Więc zrobimy to razem, zrobimy tutaj follow. Raz, dwa, trzy, 4. Po co to robimy? Wiecie co, szczerze, robię to tylko i wyłącznie po to, żeby w razie czego później nie pójść sobie w brodę, że a, bo mi się nie chciało kliknąć. To jest najgorsze, co można zrobić, bo tak miałem przy, nie pamiętam przy którym airdropie, że nie chciało mi się trochę poklikać i później miałem, za przeproszeniem, ból dupy, bo po prostu nie załapałem się na airdrop, a takich airdropów było kilka. W ogóle w ramach anegdotki mogę wam powiedzieć, że jak zaczynałem swoją przygodę 4,5 roku temu w Skrypto i był airdrop, słuchajcie, Uniswapa, to stwierdziłem, że nie będę klikał jakiegoś gównokoina z prąciem na czole i stwierdziłem, że szkoda mi tych dolarów, czy tam dolara dwóch, bo zaczynałem mówić, gdzie tam dolara dwóch będę wydawał na jakieś gównokoiny, co to jest w ogóle, co to za deksy, tak było przy Pancake'u tak samo. No i koło nosa mi przeszły konkretne pieniądze, które zrobiły się jeszcze konkretniejsze po chyba roku, jeśli chodzi o Uniswapa i o Pancake'a tak samo, więc proponuję klikać. Tutaj wchodzimy po 30 dniach i po prostu sobie mintujemy badża, tak? Ja wam pokażę, co z tymi badżami wygląda. Mniej więcej będą tutaj badże do wymintowania. O, mantle akurat fajnie, bo mantle lubię. Ale to wszystko będzie granie do wymintowania. Jak będę mintował te badże, to wam na pewno pokażę, tak żebyście widzieli, że temat nie umarł w butach. Tu mamy... Nie, to jest co innego. Jeszcze wiecie co, chciałbym wam pokazać dzisiaj scrolla. Wrzuciłem, że tu scrollowych poradników jest mnóstwo, ale chciałbym wam to już pokazać, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, co jest 5. To jest to, co wrzucałem dzisiaj. Strategia dotycząca airdropu na scrollu. Scroll ma ponad 80 milionów plus. Scroll jest w ogóle spod bandery Metamasku, bo spod bandery Metamasku mamy Linea, mamy Scrolla i mamy Infurę. W ogóle co do Infury, to też jest bardzo ważna informacja dla was. Może być tak, albo bardzo prawdopodobne, że Infura może wypuścić swój token. Na razie są to plotki, ale zostawiam wam informacje, żebyście wzięli to pod uwagę, że po prostu tam na Infurze, jak robicie testnety, to właśnie fajnie, że zostawiliście po sobie ślady, bo po prostu to może być potrzebne, nie? W każdym razie, to co jest tutaj nam potrzebne na Scrollu,
No top 1% użytkownika, to jednak powiem wam szczerze, że no powiedzmy tak, no nie musicie być top 1% użytkowników, no ale tak, żeby jakby zaznaczyć swoją aktywność na sieci, mosty, nie mosty, takie rzeczy, tak żeby to już było aktywne faktycznie, czyli wykonuj wymiany, czyli robimy swapy, zapewniamy płynność, co najmniej 50 transakcji, myślę, że jest naprawdę minimum totalne. Wolumen 10 tysięcy dolarów, ale jak zrobicie sobie trochę mniej, też nic się nie stanie. Chodzi o to, że jak robicie sobie od 1000 w górę, no to jeżeli będzie to podobna klasyfikacja jak przy arbitrum, no to generalnie może dać wam to dodatkowe punkty, tak? Tutaj mamy bridge 2 Rhino i Auto. Ja korzystałem z Rhino. Tutaj mam oficjalny bridge, ja z niego nie korzystałem na razie, na pewno będę korzystał, ale już nie w tym momencie. Ja też mam, tak jak wam mówiłem, niestety dość ograniczone środki, więc na razie w tym momencie, więc to się nie będziemy bawić. Ja dzisiaj już na Rhino robiłem testowego bridge'a, a mogę w sumie pokazać mniej więcej, jak to wygląda z Rhino. Rhino jest bardzo prosty w obsłudze, więc tutaj nie ma jakichkolwiek, że tak powiem, większych tutaj, że tak powiem, jakichś technicznych niuansów, nie? Dobra, powiedzmy tak, gdzie to jest setka sync, tu mamy scrolla. Powiedzmy, że i chcę sobie gdzieś tam nawet ze scrolla przelać na, daj na to optymizm, tak? Chcę sobie przesłać ETH. No totalny banał, nie? Powiedzmy, że chcemy 0.0001. No powiedzmy 0.15. Czyli powiedzmy, że 0.20. Tyle mniej więcej otrzymamy po przebliżowaniu ze scrolla na optymizm. Natomiast optymizmu na tym, no to jest fi jest mniej więcej 0.0001, no to to tutaj w ogóle śmieszne, bo tutaj przy bridge'u no to opłata fi to jest generalnie 20 centów, nie? Więc powiem wam szczerze, no pięknie być nie może. Tutaj widzicie, że dzisiaj robiłem już sobie bridge'a z optymizmu na scrolla, a potrzebowałem tak, żeby ślad zostawić. Na pewno jeszcze będę tak, myślę, co tydzień tego bridge'a robić, albo przynajmniej raz na dwa tygodnie, tak żeby jednak tą transakcję połapać. No ale no nic, dobra, lećmy dalej. Swapy, no to swapy, to polecam wam sync swap. Tak samo. Tu mam pokażę, nie wiem, tu mi się pojawia ta opcja, cały czas drażni mnie, to muszę to ogarnąć. No to jest jaki sync, na sync swapie, jak to na sync swapie, wybieracie sobie sieć, wybieracie sobie za ile chcecie zrobić swapa, robicie swapa i tyle, i to w ogóle nie jest żadna jakaś tam, że tak powiem, fizyka kwantowa, nie? Dobra, lecimy dalej. Domeny będę robił razem z wami. Wybrałem sobie tutaj na podstawie informacji, które tam znalazłem gdzieś na Twitterze zagranicznym. No a tu macie źródła, tam bodajże to jest ziomek, się nazywa 0x Fast Life. Ma 60 tysięcy obserwujących, więc tutaj już, tak powiem, troszkę bardziej znany. No i TKV Research, no troszeczkę mniejsze konto. W każdym razie tutaj sobie robimy domenę. Ja sobie zrobię, no powiedzmy, zróbmy tutaj na potrzeby tego władca albo CoinLord, nie Lord, tylko Lord. Domena się tu łączy. Jak chcę mieć coin Lord, nie Lord. No i powiedzmy jest available. Jak chcę się zarejestrować na, powiedzmy, no dajmy na to na rok, nie będzie rejestracja, będę później potrzebował, to sobie przedłużę. Dobra. Request to register. No, widzę, że domenka kosztuje 5 dolarów, także jest spoko. Tutaj jest o 7,3, mówię, dobra, 7 dolarów, ale to jest 5 dolarków, myślę, że też jest uczciwa cena, więc dużo tu nie zapłacicie. Ja chyba domenę na base mintowałem za większą sumę pieniędzy, chyba za 10 dolarów. Nie wiem, pewnie była kwestia tego, że po prostu gaz był wysoki, ale no wiadomo, trzeba robić swoje i tutaj nie ma co, no ile stracimy, tyle stracimy jakby. Nie, na Coinbase macie różne fajne zadania, więc generalnie tam możecie sobie troszkę dolarków na te fee ogarnąć, nie? No to mamy już zrobioną robotę. A, jeszcze sekundka, bo ja sobie zrobię taki myk, żebyśmy zrobili sobie... A, i jeszcze tu zapomnę, przepraszam. Tutaj macie stronę, Chainlist się nazywa, gdzie możecie sobie po prostu dodać to do MetaMasku, bo to jest scroll akurat ten mainnetowy, nie? W tym miejscu. Wpiszecie sobie scroll i tutaj macie, dodajcie do MetaMaska i nic prostszego jakby. A to, co mi chodzi tutaj, bo jest taka opcja, żeby granie po prostu już wasz adres był przypięty pod... O, właśnie. I już teraz generalnie będziemy, jak będzie mnie ktoś gdzieś tam widział, no to na sieci, no to już jestem jako CoinLord. Potwierdzane.
Ja tą stronę znam, bo oni robili bodajże chyba Layer Zero i Base'a. Base'a nie robili, ale robili coś podobnie. Oni na pewno coś jeszcze robili wcześniej, z tego co wiem. Nawet gdzieś tam mówię, patrząc po tym, to widziałem. Dobra, to mamy. Zobaczymy Activity. O, poszło. Successful Send. A właśnie Set. To zrobione i kolejna rzecz to jest ten D-mail cały. Nie wiem, czy macie tego D-maila, czy nie. Ale warto go sobie założyć. Ja linka referencyjnego wrzucę gdzieś tu pewnie w komentarz, bo po prostu najzwyczajniej w świecie zapomniałem. Polecam wam sobie zrobić tam konto i jak chcecie, to po prostu wysyłajcie coś, byle jakie wiadomości do mnie na cryptoatlas@dmail.ai i po prostu będziemy sobie tam pisać. Nie wiem, jeżeli potrzebujecie jakiejś granej pomocy z czymkolwiek, to też oczywiście jestem tu otwarty. O ile będę miał czas, to nawet jak będzie trzeba, to mogę wam ewentualnie jakiegoś Zooma postawić czy Teamsa, bo po prostu wiadomo, trzeba sobie pomagać i ja też w międzyczasie możemy sobie pisać, po prostu no, i będziemy nabijać sobie transakcje na sieci, nie? Tak jak wam mówiłem, te 50 transakcji na sieci będzie wręcz zobowiązujące, więc tutaj im więcej, tym lepiej, no nie ma co się oszukiwać, nie? I tu jest jeszcze jedna rzecz, to też chciałem tu z wami, tutaj, że tak powiem, sobie to ruszyć. Sekundkę, że sobie to polecę, tak i tak. Jest to dokładnie zakup scrollpunków, nie musicie kupować akurat scrollpunków, ja sobie wybrałem, bo wiadomo, punki, kryptopunki na poligonie ZKFOM zrobiłem to samo, bo jak będzie airdrop, może wtedy wartość ich wzrośnie, nie? Weźmy sobie takiego, o, ostatnio grałem w DayZ, to takiego z taką paskudną mordą weźmiemy, takie typowe zombie. No i weźmy buy now. Ok, confirm. Zawrotne 16 centów. Z opłatą za gaz pewnie będzie 36, znając życie. O, 30, no to się mocno nie pomyliłem. No i mamy za sobą już kolejny zakup. Strona nazywa się Element Market, tam jest kwestia tylko tego, żebyście sobie przełączyli z sieci na sieć. Przełączenie sieci macie tutaj mniej więcej. I to jest tyle. Słuchajcie, mała aktualizacja jeszcze będzie odnośnie tych twitterowych rzeczy. Sekundkę, przepraszam. To mamy wszystkie sieci, Starknet, Manta, ja w ogóle odnośnie Manty też wam postaram się znaleźć artykuł, bo Manta też zapowiedziała swój jakby mainnet i ja w ogóle zaraz za chwileczkę się odniosę do tego. Ale Manta też jest na pewno zrobienie, też jest bardzo ważne, OPBNB, Base, Linea, Starknet też myślę, że niedługo też coś może się pojawić z airdropowych klimatów, bo no wiadomo, że no kończy się rok i na pewno pod koniec tego roku ktoś coś zrzuci. Myślę, że to nie mówię, że to już jest tradycja, ale na przykład Aptos tak zrobił, chyba wcześniej też był jak airdropy, pod koniec roku zawsze coś się działo, więc czy inaczej, no myślenie życzeniowe, ale uważam, że no fajnie by było, jakby zrzucili, nie? Tu nie ma co w ogóle ukrywać. Może tak być, że coś się zrzuci, nie? Dobra, to jest tak, co do GRVT, tutaj weszła mała aktualizacja, trzeba zrobić obrót wynoszący $50. Czyli generalnie powiedzmy kupujecie, sprzedajecie 5 razy 10 dolarów, kupujesz, sprzedajesz, kupujesz, sprzedajesz, kupujesz, sprzedajesz i tak naprawdę to jest tyle. Macie zaliczone, macie swoje coiny i każda osoba, której robicie polecenia, jakby, która jest wchodzi z waszego reflinka, powinna zrobić coś takiego, żeby otrzymać generalnie tutaj swoje coiny. Dodatkowym aspektem jest to, o właśnie, bo to jest bardzo ważne, projekcik tutaj generalnie testowy. Kolejna jakaś nowość, nazywa się Herbata, czyli tu wchodzimy na waitlistę. Na razie dużo nie wiadomo o tym projekcie, ale wiadomo, że generalnie lepiej być na waitliście niż na niej nie być, bo po prostu tym wcześniej, tym lepiej. Czasem można takie perełki trafić, jak jesteś early, że to jest, że tak powiem, masakra. Tu wpisujemy tylko maila swojego i to zaznaczamy, czy jesteśmy deweloperami i tyle. Nic prostszego, potwierdzamy i to jest to. Z kolejnych informacji dla was. Tu wam wrzuciłem coś takiego, jakby generalnie to jest od strony Ethereum Daily z Twittera. Tutaj, jak wam mówiłem, tu jest nie wszystkie rzeczy są do końca poprawne, bo na pewno Mantle ma swojego coina, Manta i Zora też potwierdziły swój token. Co do Base'u, Base spodziewam się, że na pewno zrobi swój token. Ja już w ogóle podczas poprzedniej hossy mówiłem o tym, że na pewno Base wypuści swój token, bo czemu wszystkie giełdy mają token, a tylko Base nie ma, nie? A Base mimo wszystko ma fundingu 500 milionów, nie? Gdzie myślę, że nawet grubiej poleci. Myślę, że to nie wszystko jest to, co. To nie jest tylko ten. To, co jest funding, to jest funding, a to, co mają u siebie, to jest u siebie, jakby, nie? Więc tutaj można sobie śmiało też działać. Ja uważam, że trzeba wręcz działać. Kolejna rzecz jest taka.
co to chciałem, a Polihydrę też, no i oczywiście ten Venom, nie? Tam było jakieś tam były przecieki, plotki, że pralnia pieniędzy, że mafia. No ale słuchajcie, no tak naprawdę w każdej sieci, na każdej sieci mogą być inwestorzy z różnych jakby organizacji. Tutaj w ogóle, wiecie co, no nas to nie dotyczy, nas to nie obchodzi, więc trzeba robić swoje i po prostu no generalnie tutaj działać. Bo jak to mówią, pieniądze nie śmierdzą. I ja nie mówię, że to jest jakby moralne czy coś, żebyście też mnie nie zrozumieli, bo to jakby działania takich ludzi nie są moralne, nie są jakby akceptowalne. No ale to nie prześledzicie każdego, kto jest skąd i tak dalej. Także na Venomie śmiało działajcie. I to jest tyle. I jeszcze był coin, pewnie już to robiliście, ale Islam. Tylko z tym Islamem to już podejrzewam, że może być po ptokach, nie? Więc znaczy na pewno był już airdrop, ale nie wiem, czy będzie coś generalnie dodatkowego. O, właśnie. Tutaj widzę, że dla chętnych, że przestrzega tutaj, że Piorun przestrzega odnośnie generalnie zarobienia tej grze. Nie, na grze ja uważam inaczej, ja uważam, że na grze zarobicie, ale generalnie po prostu no, też nie są to horrendalne pieniądze. Ja mimo wszystko zostawiam to wam i po prostu jak chcecie, tak sobie do tego podejdziecie i tyle. Dobra, to nic, to wszystko jest na razie na dzisiaj. Na jutro na pewno postaram się coś przygotować ciekawego. Może znajdzie coś fajnego. Na pewno na Twitterze będę wrzucał kolejne tweety. Lekko was zaspamuję. No ale to jakby z plusem jest dla was, nie? A i postaram wam się zrobić. Myślę, że ewentualnie dzisiaj już to nagram. A wrzucę wam to na jutro na YouTube. Konta do follow. Mniej więcej ludzi, których śledzę, ludzi, których obserwuję. I jakby są takim. To jest to, co wam mówiłem, że nazywam ich narzędziami w pewien sposób. Jest to źródło informacji. Na podstawie której ja sobie tam działam, na podstawie której ja też rzucam swoje tweety i myślę, że też wam to bardzo mocno ułatwi. Zrobię wam taką listę i po prostu tą listę w opisie na YouTubie będziecie mieli wszystko tam, jakby te linki powklejane, nie? Bądź skróty twitterowe. No to zobaczymy. Dobra, nic, dzięki wam bardzo za dzisiaj i widzimy się jutro. Siemanko.